ślub kościelny od teraz będzie można wziąć tylko na nowych zasadach. Trzeba będzie pamiętać o kilku rzeczach oraz odbyć dość osobliwą rozmowę z duchownym. Nie każdemu spodoba się odarcie z intymności. Akta Konferencji Episkopatu Polski zostały znowelizowane o przepisy prawa małżeńskiego, które obowiązują od dnia 1 czerwca bieżącego roku. Wszystkich katolików. Zorganizowanie ślubu to już nie tylko załatwienie odpowiednich dokumentów i opłata za uroczystość, odbycie nauk przedmałżeńskich czy wyspowiadanie się. Od tej pory księża będą osobno brać każdego z małżonków na intymną rozmowę. Ma ona na celu uzyskanie informacji o poprzednich związkach oraz ogólnego pożycia przedmałżeńskiego, zorientowanie się w planach pary, co ma utwierdzić duchownego, że nie ma żadnych przeciwwskazań, by im tego ślubu udzielić. To będą pytania dotyczące wyrażenia woli, świadomości, czym jest małżeństwo i wykluczenia jakichkolwiek przeszkód, jakie mogą się pojawić. Nowe przepisy kładą większy nacisk na duszpasterzy, aby pilnowali formalności i procedur, także w relacjach z biskupem i kurią diecezjalną, zwłaszcza w sytuacjach, gdy zaistnieje konieczność uzyskania dyspensy. Te wszystkie rzeczy są do zrobienia, tylko trzeba o tym szczerze mówić, wytłumaczył doktor prawa kanonicznego, ksiądz Sebastian Wieczorek, w rozmowie z RMF FM. Ślub kościelny trudniejszy do uzyskania. Czeka ich jeszcze jednak ta kluczowa rozmowa z księdzem. Co więcej, jeśli podczas zwierzeń wyjdzie na jaw, że para nie zamierza planować dzieci lub mężczyzna jest impotentem, ślubu nie będzie. Również osoby, które rozważałyby możliwość separacji, mogą pożegnać się z uroczystością. Również trzeba będzie zyskać specjalną zgodę na zawarcie ślubu w rodzinnej parafii. Dotąd ślub był możliwy do wzięcia w parafii Panny Młodej lub Pana Młodego. Teraz rodzinną parafią jest ta, która znajduje się przy miejscu zamieszkania, nawet po miesiącu od przeprowadzki. Dlatego, żeby zawrzeć związek małżeński według tradycji, starych przepisów, trzeba będzie nieco się namęczyć. Źródło: Wirtualna Polska, następny artykuł.